sklep kfd.pl. Największa hurtownia odżywek w Polsce. Witajcie moi drodzy, jesteśmy w sekcji KFD Q&A, lecimy tutaj. No akurat dzisiaj jestem ja, dlatego że wszyscy inni byli zajęci. I tak, przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwsze pytanie, co sądzisz o liczeniu makro? Co sądzę o liczeniu makro? No mi się zdarzyło mi się raz, pamiętam, liczyłem makro. I u nas w naszym województwie jedno makro jest w Sosnowcu, dwa są w Katowicach, jedno jest w Będzinie, naliczyłem cztery. A tak serio, co uważam o liczeniu makro? No ja liczę makro, powiem wam, dlatego że gdybym ja liczył makro, to prawdopodobnie zamiast chodzić bym się toczył, turlał bym się jak kula śnieżna, więc staram się w miarę uwagę na to zwracać, ale znam takich, co nie liczą. I też sobie nieźle radzą, na przykład mój kolega Sebastian. No ale co, no ja na przykład liczę i tam staram się zawsze gdzieś tam te racje dzienne zachować. Nie jest to takie skrupulatne jak w przypadku kulturystów, ale staram się po prostu, żeby nie było sytuacji, że nie dojadam, nie? No, czasami tam wpadnie pizza na przykład albo trzy na cheata, także wtedy już no wiadomo, że nie ma sensu tego liczyć. Ale ogólnie tak, liczę, praktykuję to, polecam, żeby raczej mieć nad tym kontrolę. No i co? I tyle. Następne pytanie. Jak się zaczęła twoja przygoda z dźwiganiem? Jezus Maria, który raz z rzędu już się o to pytają. Jak się zaczęła moja przygoda z dźwiganiem? Dla tych, którzy nie śledzili, nie oglądali. Było to tak. Zawsze gdzieś tam imponowało mi bycie dużym, bycie silnym. Bycie ogólnie trolem. No i tak któregoś dnia mi się po prostu urodził pomysł w głowie, żeby też się takim stać, tylko nie za bardzo wiedziałem jak. No wiedziałem, że trzeba tam coś ćwiczyć, dźwigać, podnosić. Kompletnie nie miałem wiedzy w tym temacie, bo to były czasy jeszcze tam powiedzmy 12 lat temu, gdzie nie było, to nawet nie był początek jeszcze tej ery internetu, więc dostęp do wiedzy był bardzo, bardzo ograniczony. Jedynie tam gazety, nie? Pamiętam raz, przyjechałem do takiego sklepu z używkami. Teraz to jest tego jak grzybów. Kiedyś to było z 2-3 w całym województwie i gościu był, który mówił na przykład, że ta odżywka jest na biceps, ta jest na udo, a ta jest na triceps, nie? No więc no ciężko było trafić na kogoś kompetentnego. A pamiętam sytuację, jak chłopaki sobie otworzyli siłownię w piwnicy na osiedlu u mnie, no i tam się jakoś tam wkręciłem. Na początku oni nie chcieli, bo ja byłem młodszy, i tak za bardzo nie byłem lubiany, byłem małym konfidentem, nie? Skarżyłem. Jak mnie zbili, to zawsze leciałem do matki i skarżyłem, potem ona chodziła i ganiała ich, nie? Dawno i nieprawda, no. Ale tak niechętnie, potem się już tam jakoś dogadałem z nimi, że będę chodził. No i tak się zaczęło, no i tak się zakochałem normalnie w tym całym dźwiganiu. I tak to trwa do tej pory, no tam przerwa mi wprawdzie. Ale jest to, powiedzmy, od dobrych kilku lat moim stylem życia. No, dosyć szybko się jakby okazało, że mam warunki do tego. Całkiem takie nie najgorsze, bo tam już jako łebek sporo sobie dźwigałem. Niestety potem zdrowie się posypało, no i trzeba było przerwać. Nawet myślałem, że już sobie odpuszczę. Tam myślałem, że zajmę się jakąś kulturystyką, coś tam, redukcję, nie redukcję robiłem, ale to nie było to. A nie było to, więc postanowiłem od tego roku, że jeszcze raz spróbuję, wrócę do tego dźwigania z większą wiedzą niż kiedyś, natomiast już nie miałem uszczerbkiem na zdrowiu. No ale nie jeden dźwiga z uszczerbkiem i tam sobie jakoś radzą, nie? Zobaczymy, co z tego będzie. Z rok sobie daję czasu, żeby wrócić do swoich tam szczytowych ciężarów. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Pytanie kolejne. Oj. Jak to jest być takim skoksowanym i nasyntolowanym skurwysynem? I mówić ludziom w oczy, że jesteś naturalny. No. Przede wszystkim, drogi kolego, ja nigdy nie powiedziałem nikomu, że jestem naturalny. No jak to jest z tym syntolem? No powiem ci, że kurde, no tyle razy o tym już gadałem, nie chce mi się. Ale jak tak bardzo, bardzo drążysz, po prostu zawsze chciałem mieć duże ręce. Zawsze chciałem mieć duże ręce, ładne, duże, okrągłe, pękate bicepsy, zawsze mi się podobały. A najkrótszą, najszybszą drogą do tego jest po prostu syntol, no nie? Więc jako 16-latek zacząłem sobie wbijać syntol, no i tak to trwa do tej pory, no i nie mogę się z tego wyleczyć, nie? Wkręciło mi się po prostu i... No i tak.
Jest to, powiedzmy, jakiś tam mój znak firmowy, więc prawdopodobnie będę leciał ten syntol do końca życia, nie? No, przykro mi, że macie z tym problem, ale jakoś, no, to jest moje życie i moje bicepsy, kurwa. A tak poważnie, ludzie, co wy jesteście niepoważni? Przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek gdzieś tam ma wiedzę w tym temacie, to wie, że to dostęp do takich rzeczy jest bardzo, bardzo wręcz niemożliwy u nas. To jest raz. Po drugie, jest to bardzo kosztowny środek. Po trzecie, mi jako trójboiście się kompletnie do niczego to nie jest potrzebne, dlatego że nie przekłada się to ani na wyniki siłowe, ani na tam żadne inne aspekty, które mnie interesują, nie? Po prostu, no, mam takie, a nie inne te bicepsy, mają taki okrągły kształt. No jeden może trochę mniej, bo jest naderwany, ale no to nic na to nie poradzę. Uwierzcie mi, że nigdy w życiu nie przywiązywałem wagi do tego, żeby one były duże i okrągłe. Bardziej zależało mi na barkach na przykład, które mi nie rosną, nie? Teoretycznie, gdybym miał już walić syntol, to biłbym sobie w barki, a nie w bicepsy, nie? Takie, no, takie już one są po prostu. Są po prostu zawodnicy, którzy mają jakieś tam partie, no, nadnaturalnie rozwinięte i tyle, no i... Zobaczcie łydki Roberta Burnejki. Jak myśmy byli z Michałem u Roberta Burnejki, jak podwinął spodnie, to ja myślałem, ja sobie musiałem usiąść, nie? Bo tam jest dobre 58 w łydce na suchej nodze, na 6% body facie. Ja sobie musiałem dotknąć, bo ja nie wierzyłem, nie? No i co? No i to też można by powiedzieć, że syntol, nie? Każdy jeden, który ma nadnaturalnie rozwiniętą partię, to można by mu zarzucić syntol. Tak to po prostu jest dla kogoś, bo i dupa. Jakie są twoje rekordy w trójboju siłowym? Moje rekordy w trójboju siłowym są następujące. Przysiad 330 kg, ławka 210, ciąg 420. Wszystko według przepisów IPF. No i bez sprzętu, dlatego że jestem wielkim przeciwnikiem stosowania różnego rodzaju kostiumów, tasiem, koszulek i innych pierdół. Uważam, że jest to jednym z głównych powodów, dla których trójbój nigdy nie będzie takim sportem na szeroką skalę popularnym, nie? Bo ludzie się po prostu gubią, nie rozumieją tego, nie? Dlaczego te wszystkie kostiumy, trykoty i tak dalej, to jest bardziej cyrk niż sport w oczach wielu ludzi. Nie w moich, natomiast no, tak to wygląda, jak wygląda, nie? Kiedy słyszę, że będzie trójbój na olimpiadzie, to się mało ze stołka nie zjebałem ze śmiechu. Nigdy nie będzie, natomiast... jakie te rekordy jeszcze? No dobrze, że się nie pytacie o inne, bo... kiedyś już mi się pytali, jaki jest mój rekord biegu na 100 metrów, nie? Nie mam pojęcia. Pewnie z 20 sekund. Jestem bardzo monotematyczny, jestem tylko... ja się nadaję tylko do dźwigania, do niczego więcej. Natomiast te rekordy były dawno temu. W wieku... 21 lat, czyli 6 lat temu, 5 lat temu, no jakoś tak, 5 lat temu, potem się posypał ten kręgosłup nieszczęsny i teraz wracam, próbuję wrócić, nie? Długa to będzie droga i niełatwa, ale myślę, że się uda, nie? Jakbym nie wierzył, że się uda, to bym nie wracał. Tu jest jedno bardzo fajne pytanie. Czy oglądałeś Power Rangers i jaki był twój ulubiony wojownik? Tak, oglądałem Power Rangers i mogę powiedzieć, że wychowałem się na tym. Nawet kiedyś, pamiętam, były te takie gumy do rzucia z naklejkami Power Rangers. To potrafiłem wydać na nie dziennie 10 zł, żeby mieć jak najwięcej naklejek i do szału mnie doprowadzało. Jak na przykład na 30 gum miałem 20 tych samych naklejek, nie? Ale to nie o tym. No, mój ulubiony wojownik to był biały wojownik, natomiast ogólnie postacią ulubioną nie był żaden wojownik. Ulubioną postacią był, może to będzie kontrowersyjne trochę, bo to był czarny charakter, ale moją ulubioną postacią był Lord Zedd. Po pierwsze dlatego, że miał 0% body fat. I mimo to zachował wszystkie funkcje życiowe. Także no, to był najbardziej wyrzeźbiony jegomość, jakiego widziałem. Być może miał on jakiś tam większy wpływ na moje późniejsze decyzje co do treningów i tak dalej, nie? Natomiast ulubiony był biały wojownik, a nie lubiłem tego, jak on miał, czerwony był chyba, czerwony wojownik, nie lubiłem, bo on był taki trochę, nie wiem, ciepły. I oni się wiecznie... Michał dzwoni, halo Michał. No bo właśnie kręcimy tutaj, rozumiesz, materiał dla KFD. Jestem właśnie na wizji, chcesz kogoś pozdrowić?